Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak łączyć rury miedziane za pomocą złączek metodą lutowania miękkiego. Do łączenia rur miedzianych w rurociągi można używać też innych metod, jak lutowanie twarde, za pomocą złączek zaciskanych, za pomocą złączek skręcanych. Dlatego metod jest bardzo dużo, a ja pokażę Wam taką metodę, która najczęściej wykorzystywana jest w domu. Jest to lutowanie miękkie. Za pomocą tej metody łączenia możemy zbudować sobie rurociąg centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej. Nie wolno go stosować do łączenia rurociągu z gazem ziemnym. Jeśli chcielibyście przerobić coś w rurociągu z gazem ziemnym, ponieważ widzicie, że są to złączki miedziane lutowane, no to jest to inny rodzaj lutowania, jest to lutowanie twarde i nie wolno w takiej instalacji nic samemu robić. Osoba, która zmienia coś w instalacji z gazem ziemnym, musi mieć odpowiednie uprawnienia i potem sprawdzić rurociąg na szczelność. Mamy różnego rodzaju kształtki miedziane, mogą to być trójniki, kolana żeńsko-żeńskie, kolana męsko-żeńskie, złączka zakończona gwintem zewnętrznym, gwintem wewnętrznym i różnego rodzaju redukcje. Aby dobrze połączyć dwie rury ze sobą za pomocą kolanka albo dwie rury złączyć na prosto czy rozdzielić rurociąg, no to musimy posiadać odpowiednie kolanka. Jeśli chodzi o kolanka, no to ja zawsze używam nowych kolanek i fabrycznie przygotowanych, czyli wychodzących z automatu, ponieważ to mi zapewnia powtarzalne wymiary takiego kolana czy trójnika. Jeżeli chodzi o używane złączki, często zdarza się, że przy jakichś tam przeróbkach braknie nam kolanka i chcielibyśmy wykorzystać stare kolano, ponieważ nie chce nam się jechać do sklepu. I tutaj powiem, lepiej po prostu zawsze kupić sobie więcej tych kolanek i mieć w zapasie, niż używać starych. Przy lutowaniu starych może się zdarzyć, że będą one przeciekać. Czasami zdarza się przy przeróbkach, że wylutuje jedną rurkę z trójnika i żeby poprawnie potem ją zamontować, no to by trzeba było ten trójnik wyciągnąć, a nie zawsze jest to możliwe. Dlatego w takich przypadkach używam starego złącza, po prostu wkładam rurkę nową do trójnika i wykonuję lutowanie miękkie. Żeby poprawnie wykonać lutowanie miękkie, musimy mieć odpowiednie narzędzia. Aby wykonać lutowanie, będziemy musieli podgrzać rurkę i złączkę do odpowiedniej temperatury. Ja użyję do tego zwykłego palnika na gaz butan. Do rozgrzania rury i złączki można też użyć na przykład opalarki odpowiedniej mocy. Moja opinia jest taka, że palnikiem znacznie szybciej nagrzejemy te elementy i szybciej wykonamy jedno złącze. Jeżeli mamy tych złączy kilka, no to szybciej wykonamy po prostu pracę. Natomiast jeśli chodzi o opalarkę, no to nie mamy do czynienia z płomieniem, tylko z ciepłym powietrzem i jest mniejsze jak gdyby prawdopodobieństwo, że uszkodzimy coś naokoło rury. Pamiętajcie, że podgrzewacie elementy do wysokiej temperatury i wszystkie elementy naokoło łatwopalne mogą ulec zapaleniu. Dlatego trzeba sobie przygotować stanowisko pracy tak, żeby nie podpalić czegoś lub nie zdeformować pod wpływem temperatury. Następnym narzędziem, które potrzebujemy, żeby poprawnie wykonać lutowanie rur, są różnego rodzaju czyściki. Do czyszczenia kielicha po wewnętrznej stronie używamy specjalnych czyścików drucianych. Każdy rozmiar rury ma odpowiedni czyścik. Jeżeli byśmy użyli czyścika od rury, nie wiem, DN15 do DN18 czy DN22, no to nie będziemy w stanie dobrze wyczyścić tego złącza. Jeżeli chodzi o czyszczenie rury po zewnętrznej stronie, no to ja używam wełny syntetycznej, którą zaciskam na rurze. Ważne jest, żeby nie dotykać palcem w czasie czyszczenia, ponieważ tłuszcz też może doprowadzić do nieszczelności złącza. Czyścimy po prostu rurę, obracając ją w tej wełnie mineralnej i dociskając. Do cięcia rurki na wymiar musimy mieć odpowiednie narzędzie. Może to być piłka do metalu, może to być ukośnica, która poradzi sobie z cięciem rur miedzianych. Widziałem też osoby, które tną po prostu szlifierką kątową z tarczą do cięcia metalu. Bardzo ważne jest to, żeby uciąć to pod kątem prostopadłym do rurki i w przypadku cięcia właśnie brzeszczotem, piłą, no to musimy ogradować zarówno
zewnętrzną krawędź rury, jak i wewnętrzną. Jeżeli użyjemy specjalnego narzędzia do obcinania rur miedzianych, no to ogradować musimy tylko wewnętrzną część rury, ponieważ zewnętrzna już jest lekko jak gdyby zwalcowana i ściśnięta. Żeby ogradować takie rury, no to musimy mieć specjalny gradownik do ogradowania zewnętrznej części rury i wewnętrznej. Ja obcinam specjalnym narzędziem do obcinania rur, więc wystarczy mi tylko ogradować wnętrze za pomocą przyrządu, który jest tym obcinaczem do rur miedzianych. Oprócz narzędzi potrzebujemy też materiały eksploatacyjne. No i tutaj niezbędna będzie cyna. Warto jest, żeby zwrócić uwagę, że ta cyna nadaje się do wody pitnej, żebyście nie używali jakichś tam starych zapasów cyny, które posiadają ołów i inne niebezpieczne substancje. Ja będę używał cyny z dodatkiem miedzi. Jest to 97% cyny i 3% miedzi. Żeby połączenie było szczelne, na wyczyszczone powierzchnie musimy nałożyć pastę. Powinno się nakładać pastę tylko jak gdyby na tą powierzchnię wyczyszczoną zewnętrzną, natomiast niektórzy monterzy nakładają na obie powierzchnie. Napiszcie w komentarzu, czy jest to duży błąd, czy mały. Jeżeli tej pasty będzie za dużo, no to może ona zmniejszyć przekrój poprzeczny rury i tym samym powodować mniejszy przepływ czynnika przez tą rurę. Dodatkowo też koszty, ta pasta nie jest tania, więc jeżeli będziecie jej dużo używać, no to każde złącze będzie droższe. Podczas lutowania dobrze też jest mieć szmatkę wilgotną, za pomocą której możemy po lutowaniu zebrać nadmiar pasty lutowniczej. Temperatura topienia lutu w zależności od składu chemicznego zawiera się między 220, 217 stopni a 250. Czyli nie są to takie dość duże temperatury, dlatego trzeba uważać, do jakiej instalacji chcecie użyć tego typu połączenia. Cyna ze srebrem topi się przy tych właśnie mniejszych temperaturach 217-220 stopni. Przed samym lutowaniem trzeba przygotować materiał, czyli obcinamy rurki na odpowiednią długość. Płaszczyzna cięcia musi być prostopadła do rurki. Jeżeli użyjemy do cięcia brzeszczotu, piły tarczowej przeznaczonej do cięcia rur miedzianych, czy szlifierki kątowej z odpowiednią tarczą do cięcia miedzi, no to musimy ogradować zewnętrzną krawędź rurki i wewnętrzną krawędź rurki. Zewnętrzną krawędź rurki gradujemy po to, żeby ona ładnie weszła bez oporu w kolanko, a wewnętrzną część gradujemy po to, żeby nie powodowała zatoru w przepływie czynnika. Jeżeli obetniemy rurkę za pomocą specjalnego obcinacza do rur miedzianych, no to zewnętrzna krawędź jest jak gdyby ogradowana, ponieważ była wciskana do wnętrza rury, a wewnętrzną część musimy ogradować, ponieważ była zbyt mocno zawalcowana do środka. Po ogradowaniu rury trzeba oczyścić jej zewnętrzną część. Robi się to za pomocą wełny syntetycznej. Łapiemy rurkę poprzez tą wełnę syntetyczną, obracając ją, czyścimy do uzyskania odpowiedniej właśnie powierzchni. Trzeba oczyścić taką rurkę z różnego rodzaju tlenków miedzi, patyny czy olejów, które mają na celu zabezpieczenie właśnie powierzchni przed korozją. Po wyczyszczeniu rurki najlepiej też wyczyścić złączkę, czyli kielich ten w środku, tak żeby pozbyć się też zanieczyszczeń, tłuszczu i innych elementów, które mogłyby spowodować, że to połączenie będzie nieszczelne. Do wyczyszczenia takich właśnie kielichów najlepsze są czyściki druciane o odpowiedniej średnicy dopasowanej do średnicy rury. No i tutaj też czyścimy aż do skutku. Jeżeli macie mocno skorodowane złączki czy rury, no to lepiej ich nie używać. Na wyczyszczoną powierzchnię rurki na zewnątrz nakładamy pastę do lutowania miękkiego. Najlepiej jest to zrobić pędzelkiem. Taki pędzelek najczęściej jest przymocowany do zakrętki od pasty. Ja też nakładam niewielką ilość pasty do wnętrza kielicha, chociaż nie jest to zalecane. Po wsunięciu rurki w złączkę obracam ją kilka razy, żeby tą pastę równomiernie rozprowadzić na całej powierzchni, na której będzie wykonane to złącze. Nadmiar pasty należy zebrać, nie zaleca się jej odkładać z powrotem do opakowania z pastą do lutowania, ponieważ może ona już zawierać jakieś zanieczyszczenia. Niektórzy nadmiar pasty odkładają z powrotem do pudełka, jest to podyktowane względami ekonomicznymi, ta pasta nie jest tania. Od czystości
i dokładnego wyczyszczenia tych złączek i rury zależy, czy to złącze będzie wykonane wzorcowo i nie będzie ciekło. Tak przygotowane złącze jest już gotowe do zlutowania. Warto przygotować sobie większą ilość jak gdyby tych połączeń, złożyć je wstępnie i lutować je pakietami. Chodzi o to, żeby przy jednym grzaniu rury wykonać kilka złącz. Jeżeli montujecie trójnik, no to wszystkie elementy, które wychodzą z trójnika, jest dobrze oczyścić i zlutować za jednym razem. Jeżeli uda się Wam większą liczbę kolanek po prostu i trójników połączyć, no to tym lepiej. Pamiętajcie o tym, żeby lutować złączki od dołu. Chodzi o to, że temperatura, jeśli podgrzewacie coś pod spodem, no to ciepło idzie do góry. Jeżeli lutowalibyście złączki od góry na dół, no to tak, zlutujecie górną złączkę, potem przejdziecie na dół i ciepło z lutowania tego dolnej złączki rozlutuje Wam złączkę górną i na przykład rurka Wam wypadnie na ziemię. A jeżeli lutujecie od dołu do góry, no to znacznie trudniej rozlutować tą złączkę na dole, niż by była ona nad lutowanym złączem. Dlatego ja zawsze staram się lutować od dołu do góry. W którym miejscu przykładam płomień palnika? I tutaj jest zasada też prosta. Jeżeli rurka wchodzi w kielich, no to żeby dogrzać tą rurkę, która jest w kielichu, będzie znacznie trudniej, grzejąc go przez kielich. Czyli kielich przegrzejemy, a rurka w środku dalej nie będzie miała odpowiedniej temperatury. Dlatego jeśli chodzi o mnie, no to 1/3 na przykład grzania, no to grzeję tą złączkę i 2/3 rurkę. Chodzi o to, żeby rurka w środku była tak nagrzana, żeby miała taką samą temperaturę jak złączka. Pasta do lutowania, której używam, zawiera w sobie 60% rozdrobnionego lutu. I to jest bardzo dobre, ponieważ podgrzewając to złącze, jeżeli ta pasta zrobi się srebrna, czyli ten lut w tej paście zacznie się topić, no to jest dla nas znak, że możemy już dokładać cyny. Jak dużo cyny dokładać? No to już trzeba doświadczalnie sobie dobrać do średnicy. Jeżeli chodzi o nadmiar cyny, no to może ona wpłynąć do wnętrza rury i też zmniejszyć średnicę poprzeczną przekroju rury, co negatywnie wpłynie na przepływ wody. Nie podgrzewamy cyny palnikiem, cyna ma się roztapiać na gorącej rurce i cała ta cyna musi być wciągnięta jak gdyby między szczelinę rurki a kielicha. Połączenie z zewnątrz czyścimy wilgotną szmatką, a od środka przepłukujemy dużą ilością wody. Oczywiście po zmontowaniu już całego rurociągu i przygotowaniem go do użytku. Jeżeli macie do czynienia ze starymi rurociągami, no to tutaj trzeba zwrócić szczególną uwagę, żeby te rurociągi były suche. Często spuścicie wodę na przykład z obiegu centralnego ogrzewania i nie w każdym miejscu ta woda zejdzie. Jeżeli będziecie chcieli rozlutować takie złącze, no to może się to okazać niemożliwe, ponieważ dopóki jest woda w rurce, no to bardzo ciężko jest uzyskać temperaturę powyżej 100 stopni Celsjusza. Jeżeli lód topi się w temperaturze ponad 200 stopni Celsjusza, no to takie złącze Wam nie puści. Jeżeli rurociąg macie pokrytą jakąś farbą, no to też ta farba znacznie utrudnia przejście ciepła w złącze, które chcecie rozlutować. Dlatego trzeba dobrze to złącze oczyścić z zewnątrz, żeby była widoczna miedź. Trzeba złapać daną kształtkę czy rurkę w jakieś obcęgi. Chodzi o to, żeby po nagrzaniu złącza można było powoli jak gdyby wyciągnąć element ze złączki. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, żeby zbyt mocno nie przyciągnąć ściskać takiej rurki czy złączki, ponieważ ona się pognie i może się okazać, że już nic w nią nie będziecie mogli wlutować. Teraz Wam pokażę, jak lutuję rury miedziane za pomocą opalarki, jeśli chodzi o przygotowanie materiału, czyli czyszczenie, cięcie i nakładanie pasty. No to trzeba zrobić tak samo jak do lutowania za pomocą palnika. Na opalarkę zakładam taką specjalną końcówkę, która też podgrzewa rurkę z drugiej strony jak gdyby. Po nagrzaniu złącza do odpowiedniej temperatury dokładam lód i złącze jest jak gdyby gotowe. Bardzo ważną rzeczą jest zarówno przy lutowaniu za pomocą palnika czy opalarki, żeby tego złącza nie poruszyć, dopóki cyna nie skrzepnie. Jeżeli ruszycie ją na pograniczu, no to pojawią się pęknięcia w środku i złącze będzie ciekło. Przy przerabianiu starych instalacji trzeba też zadbać o to,
że jeżeli mamy gdzieś tam blisko koło lutowanego elementu złącze skręcane albo jakiś śrubunek z o-ringiem, no to musicie zrobić wszystko, żeby to połączenie nie zostało przegrzane, bo jeżeli to przegrzejecie i na przykład pakuły zostaną spalone, no to to złącze wam zacznie cieknąć gwintowane. Dlatego jeśli to możliwe, no to najlepiej wykręcić takie złącze i potem nałożyć uszczelnienie jeszcze raz, a jeżeli jest to niemożliwe, no to trzeba lutować w odpowiedniej odległości i dodatkowo wilgotną szmatką docisnąć do tego złącza, żeby nie osiągnęło zbyt dużej temperatury. To tyle w tym filmiku, zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!